Like I said before, it was a great game for us because we shot the ball very well. And more importantly, coach drew up a great game plan for us to execute defensively, and we went out and did it. Jak powiedziałem, przede wszystkim gratulacje dla naszych zawodników za koncentrację, za podejście. Zagraliśmy od początku tak, jak chcieliśmy. Trafialiśmy na bardzo wysokim procencie. To ustawiło mecz. Myślę, że też wykorzystaliśmy to, że mamy dłuższą ławkę, że drużyna Koszalina jest po trzech bardzo ciężkich meczach, dwóch zwycięskich, tych bardzo ważnym powrocie z dalekiej podróży z Lublinem. Bardzo ważne zwycięstwo, ogromny sukces we Wrocławku. Natomiast widać było, że to granie przed co trzy dni przy tak wąskiej rotacji odbiło się troszkę na zawodnikach. Widać było ich zmęczenie, a my to wykorzystaliśmy. Natomiast tutaj słowo uznania dla trenerów i zawodników za to, co zrobili w ostatnich trzech kolejkach, bo wygrać we Wrocławku i odrobić taką stratę z Lublinem, za to się należą słowa uznania. A my dzisiaj to po prostu wykorzystaliśmy. Trafialiśmy do tego biegaliśmy i stąd takie zwycięstwo. Dobry wieczór Państwu. Gratulacje dla trenera Kamińskiego, dla drużyny z Ostrowa. Tutaj na temat meczu przy takiej różnicy punktowej nie ma co tutaj się doszukiwać jakiegoś drugiego dna. Wygrała drużyna lepsza z szerszym składem, lepiej grająca, lepiej trafiająca. Po prostu no, trzeba powiedzieć szczerze, że zmietli nas dzisiaj z parkietu i tutaj też szacunek dla nich, że ja zawsze tak gdzieś jak wygrywałem mecze kiedyś dużą różnicą punktów, to zawsze mówiłem, że trzeba też szanować przeciwnika i grać do końca na 100%. I ja się cieszę, że oni do końca grali na 100%, że nas nie zlekceważyli, nie chcieli jakichś podań za plecami. Po prostu wykorzystali nasze wszystkie słabości, niedoskonałości i wygrali taką różnicą punktów. Dziękuję. Drew Brandon ma kontuzję z jakąś stopy i to była taka decyzja przedmeczowa, że albo zagra, albo nie zagra, natomiast to nie jest jakiś uraz, który będzie trwał dłuższy czas, tak więc mam nadzieję, że na następny mecz będzie gotowy. Natomiast Maciek ma w tym tygodniu wrócić do nas do treningów, bo cały czas indywidualnie trenuje z Lucjanem, indywidualnie sam trenuje i mam nadzieję, że no już, że w Legii będzie chociaż gotowy na to, żeby wyjść na boisko, a i czy wyjdzie, to zobaczymy, bo to też musi z nami potrenować 5-5 jakieś gry, żebyśmy mogli zobaczyć, czy on w ogóle jest w stanie nam coś dać. Ja powiem szczerze, że nie chcę powiedzieć, że się spodziewałem takiego meczu, bo na pewno jako trener nigdy w życiu nie spodziewam się porażki 50-punktowej. Natomiast te nasze granie w 6-7 osób na hura optymizmie, na fantazji, gdzieś jak trafiamy rzuty i przeciwnik czegoś nie trafi, to my możemy coś z tego zrobić. Natomiast jeżeli Stal Ostrów dzisiaj rzucała na 70% za 3 punkty, rzucając 21 razy celnie, no to naprawdę ciężko cokolwiek zrobić. Ja myślę, że to nie jest powód do paniki, bo w pewnym momencie chcieliśmy też, żeby Tejcz do nas wrócił i stąd jego większe minuty, bo my chcemy go mieć gotowego na Legię. I dzisiaj niech się trochę poczuje tą koszykówkę z powrotem. Nie odpowiadając na pytanie, nie siałbym tutaj jakiegoś strachu, paniki, bo wracamy i dla nas mecz z Legią to jest nowy rozdział, nowy dzień, nowe rozdanie i na pewno ten mecz będzie inaczej wyglądał. Dobry wieczór. No tutaj trener powiedział praktycznie wszystko. Zresztą tak jak w każdym wywiadzie, jeżeli trener mówi długo, to już nie ma co po nim mądrego powiedzieć. No trafiali, no jeżeli zawodnicy, którzy mają kilkanaście procent za 3 w sezonie, nagle trzech zawodników trafia 10 na 13 za 3, no to jest ciężko, tak? My czymś musieliśmy ryzykować, grając w 7, w 6.
musieliśmy jakieś pozycje zostawić po tej serii takich meczów ciężkich w siedmiu. Ostatnie 4-5 meczy zagraliśmy w 7 osób, także musieliśmy czymś zaryzykować. Taki był plan na ten mecz, no niestety nie udało się. No i co, no tylko pogratulować, życzyć Stali, żeby powtórzyła albo nawet i miała lepszy wynik niż w zeszłym sezonie. No my walczymy, tak jak trener powiedział, teraz z Legią o to, żeby to spokojne utrzymanie mieć. Ten mecz będzie zupełnie, zupełnie inny. Miejmy nadzieję, że Drew do nas wróci. I ten mecz będzie według mnie zupełnie inaczej wyglądał.